Witajcie. Na początku chciałem Wam bardzo podziękować za to, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy, komentujecie. Jestem bardzo wdzięczny, także dziękuję. I dzisiaj temat podejmę tak zwanego syndromu gotowanej żaby. Czyli to, co nam szykują wszystkim, nie tylko rolnikom, ale wszystkim ze wszystkim. Po prostu tak by to można określić w dużym skrócie. Mianowicie, o i są rolnicy chłopaki, trafiłem. Pięknie, puścimy ich. Jedźcie. Brawo, o to chodzi właśnie. Jedziemy panowie, jedziemy. Jedziemy. Brawo, tak jest. Aż się serce raduje, jak widzimy takie rzeczy. O to chodzi panowie, tak. Coś pięknego. Ten już się nie zmieści. Ty poczekaj, chłopie. Dobrze, więc wracając do tego syndromu gotowanej żaby. Sytuacja ma się w ten sposób, że jeżeli by powiedzieli Wam dzisiaj, nam wszystkim, że oto zabierają nam ziemię, prawda, albo wprowadzają podatki na przykład w wysokości powiedzmy 100% wartości gruntów, no to wiadomo, że człowiek by już nie patrzył na nic, ruszyłby tam z młotkiem, karabinem, widłami, nie wiem, po prostu i zrobił porządek w ten sposób, bo tak trzeba by przyjąć, byłby bunt tak absolutny, że doprowadziliby do błyskawicznej rewolucji. No i oczywiście to nie może mieć miejsca. Natomiast jeśli to właśnie w ten sposób, a słuchajcie, 4% gruntu zostawcie, nie róbcie, a że na przykład za 5 lat nie będzie wolno marchewki posiać czy posadzić drzewka owocowego i tak dalej, a to dobra, to tam. I tak człowiek by machał ręką na to wszystko po kolei, aż by się w końcu okazało, kurde, przecież ja nie mam żadnej wolności, przecież to wszystko mi zabrali, właściwie to ja już nic nie mogę, ale wtedy już jest za późno. I nazywa się to właśnie syndromem gotowanej żaby, czyli mniej więcej czymś takim, jak naukowcy po prostu wrzucili żabę na wrzątek, no to ona chciała wyskakiwać i tak dalej, chciała uciekać. Natomiast jak wrzucili tą żabę do zimnej wody, postawili na gazie i zaczęli tą żabę gotować, to ją ugotowali bez żadnych tutaj takich problemów, stresów i innych różnych takich sytuacji. Po prostu to właśnie jest to. Czyli tą żabę gotujemy powolutku i wtedy ona się nie buntuje i wszystko jest, że tak powiem, po myśli tego gotującego. No niestety eksperyment dość tragiczny, ale tak właśnie taki eksperyment został wykonany i właśnie przez to nazywa się on syndromem gotowanej żaby. Gratuluję. Także to w ten sposób wygląda. No i dlatego po prostu nie wolno dopuścić do tego właśnie, żeby nas ugotowali. Tak powiem. Tak to, na tym to polega. Zobaczcie, jaki piękny samochód. Wiecie co? Jako dzieciak ja widziałem tego mnóstwo. To były samochody wojskowe, ale zapomniałem, jak to się nazywa. Gaz. Już widzę, na masce ma napisane. Piękna rzecz. Ja sobie tutaj zaparkuję. O, bo muszę. I teraz słuchajcie, więc tak wygląda z tą żabą. To Wam tylko powiem na tyle. Teraz kończę ten filmik chwilowo, muszę coś załatwić i wrócimy, albo puszczę go jako osobny filmik, żebyście mogli tutaj na ten temat podyskutować, a potem Wam dogram relację ze strajków. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać. Trzymajcie się, cześć.